Panie i Panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. W stajni naszej szkoły zaparkował właśnie ognisty rumak, z którego zeskoczył prowadzący ten program Przemysław Adam Śmiejer. No, cieszę się, że, że, że znów jesteście. Nie jestem w awangardzie, cieszę się, że widać. No dobra, dobra, wystarczy tych oklasków. O, super, cieszę się. No i teraz tak, moi drodzy. Lecimy dalej z Pythonikiem. Nie przedłużam, wskakuję na mój pulpit i pracujemy razem. No właśnie, pracujemy razem, bo cały czas przypominam, zachęcam do tego, żeby zapauzować w razie czego film, żeby w tym czasie poćwiczyć, popróbować samodzielnie. No a tak w międzyczasie to przypominam, żeby też gdzieś jakiś subik Jakiś lajczek, jakiś komentarzyk na dole udostępnionko, grupka na Facebooku. No ale dobra, gadu, gadu. A Python stygnie. Ja się tu przygotowuję i lecimy z tym koksem. Otóż tak w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że jest coś takiego jak zbiór. I zbiór, no to jest, no właśnie zbiór elementów, mogą to być liczby, taki zestaw elementów o nieokreślonej kolejności. I taki, w którym nie mogą się te liczby powtarzać. Tak, przypomnę, że możemy mieć jakiś zbiór, na przykład liczb, tam 12, 192, 9, 3. I ten zbiór zapisujemy w Pythonie, no właśnie w ten sposób. Możemy do niego dodawać jakieś rzeczy. Myśmy ostatnio sobie tworzyli zbiór pusty, no i do tego pustego zbioru dodawaliśmy potem, poleceniem zbiór, Ad i na przykład 98. A, miałem nie robić tych spacji tutaj. I w ten sposób dodawaliśmy. Aha, nie wypisuję nigdzie tego zbioru, czyli print. Tu i tu. No i proszę bardzo, na początku był zbiór taki. Potem jest zbiór taki. I jak widać, 98 nie wskoczyło na koniec. Wskoczyło w losowe miejsce. A w dodatku ten początkowy zbiór 12, 192, 9, 3, on na początku już się nie zgadza kolejność, bo dla zbioru nie ma znaczenia jaka jest kolejność. Tak? tak samo jak właśnie gdybym dodał jeszcze jedną dwunastkę, potem jeszcze jedną dwunastkę, potem 192, potem jeszcze 3, a potem na przykład 7. No to ten zbiór początkowy ma tylko pojedyncze elementy. Takie jest założenie zbioru, że zbiór zawiera tylko elementy, które się nie powtarzają, elementy, których kolejność jest zupełnie nieokreślona, jak tam Pythonowi wygodnie, no i który ma jakąś swoją liczebność tych elementów w zbiorze. Natomiast dzisiaj poznamy coś, co, no, nie wiem do końca jak nazwać, dlatego że w Pythonie jest to po prostu lista. Natomiast ta lista pełni również rolę tablicy, które w innych językach programowania są wykorzystywane. Więc omówię też taką listo-tablicę tutaj, jak to, jakie to jest powiązane z tablicą. O co chodzi? Otóż jeżeli mamy, ten zbiór mieliśmy poprzednio, może niepotrzebnie skasowałem całe, i ten zbiór miał jakieś tam elementy, to teraz jeżeli zrobię listę, która się składa dokładnie z tych samych elementów, tylko że lista jest w nawiasach nie wąsatych, tylko w nawiasach kwadratowych, no, i teraz sobie spróbujmy wypisać, właśnie print, zbiór, lista. Jaka będzie różnica? No, może tutaj trzeba było w dwóch printach, ewentualnie separator dla przypomnienia. I widać różnicę. Po pierwsze, lista ma tą samą kolejność, którą ma konkretnie kolejność. A po drugie, te elementy powtarzające się, te dwunastki, których jest kilka. One dalej są. Czyli można powiedzieć, że w zbiorze Python dba o to, co się dzieje z elementami, a w, tabli w liście, czy w zasadzie no w tablicy, też tak to można, można nazwać, ta kolejność jest po pierwsze istotna, a po drugie, element jest element niezależnie, czy jest podobny, czy identyczny, jak element inny w tej liście. Dlaczego tak mieszam czasami mówiąc tablica, czasami lista? Dlatego, że w językach takich jak na przykład C, C, Java mamy coś takiego jak tablica. I tablica to jest taki, to jest właśnie podobnie jak tutaj lista, taki złożony zestaw danych, tylko że tam nie można dodawać nowych elementów. Czyli tablica z góry ma na przykład miejsce na 20 elementów. I możemy te 20 elementów, powiedzmy, nie wykorzystywać wszystkich. Ale jak chcemy 21 element zrobić, no to się już nie da, bo, list, bo tablica jest konkretnie na 20 elementów. Natomiast w przypadku Pythona, my możemy te elementy tak samo dodawać do tej listy. Czyli jeżeli na przykład na początku moja lista będzie miała tylko jedynkę, a może być w ogóle całkiem pusta. Tak? Nie ma problemu, żeby lista była pusta. No to co? No to jest po prostu pusta lista na, na, po wypisaniu. A jeżeli teraz sobie zrobię lista.append, no i tu jest nie add, bo do zbioru dodajemy nieważne gdzie, natomiast do listy dołączamy do końca. Append dołącz na końcu, tak? Dołącz na koniec tej listy. Na przykład liczbę 198 dołączymy, no i wypiszemy print lista. No to na pozycji pierwszej pojawiła się na, na, no tak, na pozycji pierwszej, dlatego, że, że nic tam nie było. Pojawiło się 198. Mogę zrobić pętlę, tak? Znamy już pętlę for i in range, powiedzmy 0 do 10 i będziemy dodawać te i do naszej listy. I miało być. No i teraz nasza lista zawiera liczby od... 0 do 9, no bo ręcz daje od 0 do 9. Czyli lista, moi drodzy, różni się od zbioru tym, że można do, niego, do niej dodawać elementy i będzie zachowana kolejność, że elementy się mogą powtarzać i jednocześnie lista z Pythona jest czymś więcej niż tablica w, w C, C, jakichś innych tego typu językach. Ponieważ jest to tablica, która się rozrasta, tablica, której możemy dołożyć te elementy. No, jest to oczywiście kosztem prędkości działania, bo w przypadku no, typowej tablicy mamy zarezerwowane miejsce w pamięci i to miejsce w pamięci jest uzupełniane. Natomiast tutaj Python rezerwuje jakieś miejsce w pamięci, ale jak mu się to miejsce w pamięci kończy, no to musi poszerzyć tą listę. A żeby ją poszerzyć, no to musi zarezerwować nowe miejsce w pamięci, przekopiować to, co było w poprzednim i znowu ma troszeczkę miejsca do dokładania. No ale to jest, to jest już jakby rzecz wtórna dla nas w tym momencie, na poziomie dla początkujących. Mamy wiedzieć, że w ten sposób taka jest różnica. I teraz co nam to daje? No to nam daje, że możemy na przykład mieć jakieś elementy, które chcemy posortować. No tu akurat są już posortowane od IA 0, 1, 2, ale chciałbym na przykład malejąco je posortować. To listę mogę posortować. Mogę z listy wybrać element na pozycji siódmej, konkretnie zawsze element na pozycji siódmej. Bo, on, bo w przypadku listy mamy pojęcie pozycji. Czyli możemy na przykład wypisać nie całą listę, a wypisać element na pozycji, na przykład 9. I co widzimy? No może skasuję to wypisywanie, bo, bo to nam będzie tu zaśmiecało. I co widzimy? Dziewiątkę, bo dziewiątka jest na pozycji dziewiątej. O no właśnie, hola, hola, ktoś mi powie. No dobrze, ale ta lista była od 0 do 9, czyli dziewiątka powinna być 10. pozycją. No właśnie, tak samo jak od 0 do 9 w, wrzuciłem do wnętrza listy coś. Tak samo pozycje są numerowane od zera. Czyli mogę wypisać pozycję numer 0. I na pozycji numer 0 siedzi właśnie 0. Bo numer pozycji to jest kolejna liczba, ale zaczynająca się od 0. W przypadku listy mogę tak samo, moi drodzy, użyć tego znanego nam ze zbioru len, czyli length, długość, 10 elementów. Moja lista ma 10 elementów numerowanych od 0 do 9. Czyli nie mogę już powiedzieć, wyświetl mi listę od 10. A gdybym chciał zrobić coś takiego, print, print lista od 10, to, co się stanie, pojawił się błąd. Index out of range, poza zakresem listy. Nie mogę do dziesiątego elementu się odwołać. Z listy mogę usuwać też elementy, tak? Zresztą ze zbioru też mogę usuwać, i tak dalej. Więc lista i zbiór są bardzo do siebie podobne, ale lista zachowuje kolejność i lista będzie używana wszędzie tam, w tych podstawowych algorytmach przynajmniej. Gdzie w zadaniu, na przykład robionym w C++, w Javie, użylibyście tablicy? Więc jeżeli ktoś ćwiczył jakieś zadania w innych językach, miałby użyć tablicy, no to tutaj lista jest jakby też tym elementem, bo zachowuje się podobnie jak tablica. Czyli jak się chce odwołać do dziesiątej pozycji, to się odwołuje do dziesiątej. Jak do trzeciej, to do trzeciej. Natomiast no, mogę dodawać te elementy i wtedy Python mi odpowiednio tam czaruje pamięcią, i odpowiednio miejsce sobie na kolejne elementy dokłada, więc mogę tych elementów dokładać dowolnie. Dodałem tutaj, że jest ich 10, tak? Jest 10 elementów, a teraz mogę sobie sobie jeszcze do listy dodać lista.append na przykład jakąś tam liczbę. Nieważne. I teraz jak wypiszę ile jest elementów na liście? No to jest 11 elementów. No, moi drodzy, teraz tak jak mówiłem, możemy sobie również posortować taką listę. Załóżmy, że tutaj byśmy dodali na przykład minus 12. Potem byśmy sobie dodali jakieś tam na przykład jeszcze 7. a nawet z plusem niech będzie 7. No i wypiszmy teraz taką listę, tak? Nie długość listy, tylko wypiszmy listę. No, tu mamy, to wywalę. Czyli mamy od 0 do 10, potem minus 12 i 7. No, i zgadza się, w tej kolejności to jest. A teraz czemu, żeby to się posortowało? Co robię? Robię lista.sort. No i jest to funkcja, która jest wewnątrz tej listy, tak jak lista.append. Tylko lista.append ma w nawiasie podane, co ma dołączyć. A tu mogę zostawić nawias pusty. No, nic mi tutaj mu niestety nie podpowiada o tym sorcie. Ale jeżeli zostawię nawias pusty, no to ta lista się po prostu posortuje. No i mamy teraz minus 12, 0, 1, 2, 3, 4, 2 siódemki, bo to nie jest zbiór, on nie zjada tych wartości, 8, 9. No właśnie moi drodzy, ale teraz chciałbym Wam pokazać, że nie musicie tylko opierać się na moich filmikach, że możecie wpisać coś do Google'a, czegoś poszukać. No i ja wpisałem tutaj Python list sort, i mamy pierwsze tu w dokumentacji sorting how To, no i Python list have a built in list sort method. No i wchodzimy tu i co mamy? Mamy po pierwsze o opis, jaka, jakie są możliwości do wywołania. I pamiętacie, jak robiliśmy printa, to w przypadku printa tam był domyślny ten end, tak, tu mi mu podpowiadał. Niestety w przypadku sorta nie chce mi podpowiadać i to jest przykre. Bo print. O, tutaj mi ładnie podpowiadał, że mamy obiekty do wypisania, potem jest separator domyślny, spacja, i potem na samym końcu jest end. Tak to przypominam. I w przypadku listy, jeżeli mamy sort, to mamy też takie parametry, jak tu był separator i end, i myśmy mogli je zmieniać. Czyli mogliśmy pisać print kaczka, indyk, no i teraz to dawało kaczka, indyk ze spacją. A jeżeli napisaliśmy, że separator ma być na przykład minusik, no to w tym momencie wypisało nam to kaczka myślnik indyk. Minus indyk. Tak. I teraz tu jest podobnie reverse false, czyli domyślnie reverse, czyli odwrotnie jest jako false. Czyli sortował nam nasze listę rosnąco. Ale jeżeli tu zrobimy sobie reverse równa się. True, bez cudzysłowu, bo to nie jest, tu był cudzysłow, bo to był znak łączący. A tu jest po prostu, że reverse ma być prawda. No to mamy co? 9, 8, 7, 7, 6, 5, do minus 12. Czyli mamy malejąco, bo reverse wstecznie jest jako prawda, jako true. No i w ten sposób znalazłem sobie. Oczywiście tu są jakieś tam inne jeszcze parametry, które można wykorzystać. Ale na tym etapie chciałem pokazać te podstawy. Więc do tego jeszcze tam sobie wrócimy. I chciałem pokazać to, że możemy wbudowaną w listę metodą sort albo rosnąco, albo malejąco te elementy posortować. I zbiór nie musi być zbiorem, który składa się z liczb. On może być, zbi Przez nie zbiór, tylko lista. Lista może być elementem, który składa się z np. stringów, z jakichś napisów. I wtedy sortowanie będzie sortowaniem alfabetycznym. Tak, spróbujmy jeszcze na sam koniec coś takiego zrobić. I teraz jest żółw, wieloryb, kaczka, indyk i są po kolei. No, myślę, że na ten odcinek to już wystarczy tych nowości. Zachęcam Was do przećwiczenia. Mam nadzieję, że w trakcie pauzowaliście to, że próbowaliście samodzielnie, a jak nie, no to przynajmniej teraz popróbować samodzielnie poćwiczyć, bo oprogramowanie uczy się wyłącznie z ćwiczenia. Nie da rady tylko ze słuchania. Musi być słuchanie, czytanie, ćwiczenie, wszystkie cztery nogi konia, z którego zsiadłem na początku programu. Koń ma cztery nogi, bez tego inaczej się przewróci. Chociaż niektórzy mówią, że koń ma tych nóg więcej, no bo ma co dwie lewe, dwie prawe, dwie przednie i dwie tylnie. No to już zdecydowanie więcej niż cztery. Więc jak dołożycie więcej tych nóg, na których będzie stał wasz koń, to będzie stabilniejszy. Ale na pewno nie może być to jedna noga, noga słuchania tego, co ja mówię. Do zobaczenia się z Państwem. Cześć i pa!